Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj zajmiemy się myciem i czyszczeniem części od tego kolejnego metrona. Więc bierzemy się do roboty. Teraz po wyczyszczeniu samych spręży, oczywiście z zewnątrz, w środku ich nie czyściłem, ponieważ są ładnie zachowane i nie mają ani brudu, ani błota. Dlatego można to pominąć. Teraz weźmiemy się za kolejne elementy. W pierwszej kolejności damy chwilę na wyczyszczenie i zejście smaru z wychwytu. Niestety widzę, że ten smar, którym zostało to posmarowane, potrzebuje trochę więcej czasu, żeby zejść. Więc po prostu sobie to zostawimy, żeby najważniejsza rzecz, czyli ośki oraz same palety, nam się wyczyściły. Po dłuższej chwili walki z tym dziwnym smarem, którym ktoś spryskał cały ten zegar, wydaje mi się, że większość zeszła. Sam element już nie jest tłusty. Musiałem umyć ręce, żeby samemu to sprawdzić, ale jest teraz jak najbardziej ok. Odkładamy go sobie i robimy dalej. Same śrubki też na chwilę wypłuczemy, ponieważ są bardzo mocno oblepione. Teraz czas na samą sprężynę wahadła, którą się szczerze mówiąc trochę boję umyć, ale niestety przy takim ilości brudu i smaru, który ktoś tutaj po prostu dał, nie ma niestety innej opcji, żeby tego nie myć. Widzę, że muszę użyć do tego pensety. Na chwilę zanurzyłem i wyjąłem. Wszystko odmuchuję jeszcze dodatkowo. Całą sprężynę też na ułamek sekundy zanurzę, bo jest ona cała tłusta. I myślę, że ten proces będzie trzeba jeszcze jeden raz powtórzyć. Sam spód na chwilę włożę tak, aby się wypłukało. Znajduje się tam jedno z najważniejszych łożysk, a mianowicie łożysko od wahadła. Więc to jest rzecz, która po prostu nie ma innej opcji niż być czysta. Teraz do tego wrzucimy sobie resztę części. Teraz zaczniemy myć mocowania od sprężyny. Naprawdę nie sposób jest tutaj odróżnić, co jest tłuste już, a co nie, ponieważ smar jest wszędzie.
Teraz po umyciu części zaczniemy od nasmarowania sobie bębnów, a właściwie ich sworzni, czyli jedynej rzeczy, która na chwilę obecną nie była czyszczona ze względu na to, że była już w dobrym stanie. Teraz zaczniemy sobie od głównej płytki. Jest ona czysta i w naprawdę dobrym stanie, może w niektórych miejscach ma lekką śnieć, ale nie tak jak ten poprzedni, więc za to trzeba docenić ten zegar. W sumie te dwa włożymy potem ze względu na to jedno, które jest wmontowane praktycznie na stałe w tą górną płytkę. Udało się, proszę Państwa. Na szczęście teraz już nieco szybciej, przyjemniej niż poprzednio i pierwszym razem, kiedy tego typu zegar składałem. Jak widzimy, część od wychwytu i wahadła chodzi ok. I tak samo widzimy, że część od kurantów działa. O, tak sobie pozwolę to zrobić, żeby nie ryzykować uszkodzeniem. Wszystko jest swobodnie, wszystkie ośki powchodziły, dlatego teraz sobie dokręcimy płytki mechanizmu i zaczniemy składać i smarować dalej. W pierwszej kolejności zaczniemy od tylnych mocowań sprężyn. O, jedna już się nam ewakuowała. A to ci dziwne, wydawało mi się, że sprężyn się nie da wyjąć, gdy obie płytki są skręcone. Ej, no bez jaj. O, dobra, jak widzimy, jakieś milimetry się tu muszą różnić i jednak sprężyny w tym modelu się da wyjąć bez rozkręcania obu płytek mechanizmu. Druga tak samo. Czyli wiemy już, na co uważać na przykład.
Niestety nie będę miał jak wam to w kadrze zrobić, ale psikniemy sobie tam od tyłu smaru i przytwierdzimy sprężyny śrubami. W pierwszej kolejności, wiecie co, założymy sobie od zewnątrz te ograniczniki sprężyn, żeby wtedy dopiero od tyłu je dokręcić. Jak widać tutaj tak nie można jak w poprzednim mechanizmie zrobić. Tu musimy mieć akurat pewność, że wszystko jest dobrze dokręcone, bo ewentualny wylot i zluzowanie takiej sprężyny, oczywiście w nieodpowiednim momencie, nagłe, mogłoby być bardzo złe dla samego mechanizmu. Jak widzimy, odrobina nadmiaru smaru nam wyciekła spod sprężyn. Jest to w zupełności naturalne i nie ma tego nijak to porównywać do tego, co było wcześniej. Bo wcześniej dosłownie ten zegar dało się nazwać krainą, jakby to powiedzieć, krainą smarem i większą ilością smaru płynącą do tego stopnia, że wyciekało aż ze skrzyni. A teraz będzie ładnie zadozowane tyle, ile trzeba. Dla osób, które by też chciały spróbować swoich sił w tym, albo szukających pomocy właśnie podczas już robienia tego, w kwestii tych śrubek z tyłu, łatwo na pierwszy rzut oka jest stwierdzić, że są takie same i o tym zapomnieć. Jednakże ta od naciągu na samo wahadło, nie od kurantów, jest po prostu grubsza i tą drugą ciężej jest je po prostu wkręcić, gdy się zamienią. Jednakże niestety jest to możliwe i wtedy jest właśnie też to ryzyko, że nam może puścić. A jak widzimy, tu konstrukcja samego zegara, samych tych płyt nie powoduje tego, że nie da się tego wyjąć po prostu. Tylko same po prostu mogą wypaść. Przesmarujemy teraz tył. Damy chwilę, aby nadmiar smaru wpłynął nam na ośkę, a w tym czasie zetrzemy to, co nam ściekło zupełnie bokiem.
lecimy dalej teraz ze smarowaniem od tej górnej strony. Teraz nadmiar smaru czyścimy. Teraz możemy przystąpić do mocowania młotków. Chwila czasu wprawdzie minęła, żeby to wsadzić, ale przynajmniej już wiedziałem jak i udało mi się założyć to w pełni poprawnie. Teraz sobie te młotki przesmarujemy, żeby nam luźniej chodziły i zaraz dojdziemy do momentu dalszego. Jeszcze je odrobinę dokręcimy, bo widzę, że jeden ma tendencję do uciekania. Dobra. Teraz oba są sztywne, albo i nie. Kurczę, znów się obróciło. Dobra, trzeba dalej z tym powalczyć. Dobra, teraz młotki się trzymają, nie uciekną nam, naciąg jest założony poprawnie. Teraz sobie je przesmarujemy. Tutaj jeszcze odrobinę damy. Za dużo dałem. Tylko nadmiar sobie zdejmiemy. Najważniejsza jest ta część, która jest niewidoczna i znajduje się nam w samym środku łożyska. Teraz możemy zacząć montować resztę elementów od kurantów. Też oczywiście ośkę smarujemy. Odrobinka. Teraz ładnie nam weszło. Bierzemy następny element. Smarujemy. Ja sobie tak robię i nacieram to. Teraz z drugiej strony. Zakładamy blokadę. Chodzi nam na szczęście luźno. Teraz przystąpimy
do mocowania jeszcze nasmarujemy miejsce na krzywkę od aktywacji gongu. Za dużo znów niestety prysnąłem, ale to sobie delikatnie wytrzemy i w zupełności starczy. Teraz montujemy samą krzywkę. Nią potem jeszcze będzie trzeba wyregulować względem wskazówki, bo odrobinę ten zegar miał przesunięte to. Po dłuższej chwili, gdzie trochę męki było i musiałem użyć nie dość, że pomocy, to młotka większego, ponieważ ta krzywka nie chciała zbyt współpracować. Ale teraz sobie powoli wszystko ułożymy ponownie. Teraz ponownie wsuwamy to, co już było, ale musiałem zdjąć. Możemy sobie tak ze spokojem położyć i śrubokrętem wsuwamy. Tylko najpierw trzeba wiedzieć, gdzie jest śrubokręt. Śrubokręt jest tu. Weszło. Teraz możemy się zająć resztą, czyli to koło jest tutaj nasmarowane, lekko jeszcze możemy dać. Niestety trochę mi się ten zegar obtłuścił po prostu, bo ta część smaru, która nie weszła w łożyska podczas siłowania się z tym, nieco się rozmazała, ale na to niestety nic już nie poradzę. Teraz jeszcze tu. Teraz czas na zawleczki. Weszło. Teraz sprawdzę, nie wiem jak wam tego pokazać na obecnym ujęciu, ale sprawdzę sobie, czy poprawnie działa mechanizm od kurantów. Działa poprawnie, odryglowywuje się. A więc możemy zacząć już składać sam wychwyt. Jednakże jeszcze po raz kolejny sobie delikatnie sprawdzę i obejrzę łożyska, czy aby na pewno wszędzie, gdzie powinien być smar, jest, bo widzę, że w kilku miejscach wmazałem go niestety palcami, ale to sobie tak uzupełnimy. Samo takie natłuszczenie tej blachy na pierwszy rzut oka wcale nie jest takie złe, ponieważ konserwuje to taką blachę przed gorszymi warunkami. Jednakże trzeba pamiętać, że wpływa to również na kwestie zbierania brudu i innych tego typu rzeczy. Więc też trzeba mieć to na głowie, właściwie w głowie. Wprawdzie jeszcze do tego, w jakim stanie to było przed moją interwencją, czyli totalnego osikania po prostu wszystkiego, czego się dało smarem, nie jest jeszcze tak źle, więc nie ma czym się tu martwić. Najważniejszą zasadą takiego typu łożysk jest to, aby głównie naoliwione były przede wszystkim te części osi, które się znajdują tam w głębi,
Jednakże te dołki oraz charakterystyczne kształty tych łożysk nie są bezsensowne, ponieważ odpowiadają one też za utrzymanie tego smaru jakby w dołku. Zapewnia to właśnie powłokę smarną oraz bardzo właśnie charakterystyczne, jak to powiedzieć, no po prostu smarowanie, że ten smar nam się tam w dołku trzyma. Ja jeszcze raz kolejny spryskam 8-minutową ze względu na to, że tutaj też się trochę działo. W sumie zrobiliśmy, właściwie ja zrobiłem głupotę, ponieważ, ale dobrze, że mi się przypomniało, zapomniałem im nasmarować tej ośki w całości pod tym, co jest godzinowe, ale to nie jest żaden problem, sobie teraz to ze spokojem i delikatnie zdejmiemy. Zeszło bez większego oporu. Tylko teraz, żeby nam tam głębiej nie wpadło. I jeszcze szybko tutaj sobie smarniemy. Gotowe. Za chwilę przystąpimy do montażu wychwytu, tylko do tego pójdę umyć ręce, żebym innym smarem tam nie brudził, gdzie nie trzeba, żeby się wszystko nie ściskało aż tak, jak się ściska, więc za chwilę się widzimy. Sprawdziłem działanie młotków i działają poprawnie. Musiałem tylko odrobinę grzebień ustawić. Teraz przystąpimy do montażu wychwytu. Ale jeszcze zobaczę, czy mam odpowiednio dokręcone wszystkie nakrętki, bo zauważyłem, że duża część przekładni ma mały luz. Dlatego warto byłoby wszystkie takie rzeczy posprawdzać. Po chwili gimnastykowania się udało się wprowadzić wychwyt. Teraz wsadzimy go w łożyska. Wyregulowałem tamtą wskazówkę i pozycję bicia oraz zacząłem się już zajmować samym wychwytem. Musiałem go poprawić, ponieważ olśniło mnie do tego stopnia, że zamontowałem na odwrót, kurde, felek, mocowanie łożyska. Dlatego on tak dziwnie chodził. Ale na szczęście nic się nie stało. Sprężynę zluzowałem i poprawiłem to. I zaraz się zajmiemy już montażem tarczy i do skrzyni. Do koperty to by się raczej ten zegarek nie zmieścił. Pójdę po papier. Rozłożymy go sobie pod tarczą, żeby się nam nie porysała i przystąpimy do jej montażu. Thank you.
Pięknie. Dobra. Na tym ujęciu to na tyle. Koniec karty pamięci przerwał mi montowanie tego. Ale zmieniłem na kolejną. Możemy działać dalej. Albo w sumie teraz możemy zamontować wskazówki. To powinna być połówka. Będziemy musieli poprawić ten jeden motek. Mam godzinę piątą. Dobra, poprawimy teraz jeszcze. Ten motek, który fałszuje, a mianowicie te dwa. Je trzeba lekko odgiąć. Udało się po dwóch dniach męczarni kolejnych. Nie wstawiałem z tego żadnych klipów, bo nie było po co. Dalej się męczyłem z tą krzywką, ponieważ potem się okazało, że jak była na tyle wysoko, żeby nie blokować zegara, to okazało się, że było za mało miejsca pomiędzy wskazówką minutową a kołem godzinowym, na które wchodzi, która jest właśnie pomiędzy tą wskazówką minutową a tą krzywką. No i jak dokręcałem wskazówkę, zegar się blokował. Ale udało mi się to w końcu wyregulować. Teraz zamontujemy sobie ostatnią rzecz, tą klapę tylną. Wychwyt już jest też wyregulowany. O, nie wiem, czy macie ostrość. To jest wlep z datą serwisu. Teraz sobie to zakręcimy. Jedne, co mi w sumie pozostało, to już tylko regulacja samym wahadłem. Więc jest już w miarę fajnie. Widzimy się teraz na nieco innej scenerii. Teraz spróbujemy sobie odwzorować notkę, jak to zwał, tak zwał, która się znajdowała właśnie w środku metrona, na jego drzwiach. Taka. Jeśli właśnie tego gościa serdecznie Wam pozdrawiam i polecam, jeśli chodzi o takie dokładne poradniki do niektórych po prostu zegarów lub podstawowych rodzajów. Bardzo fajnie to tłumaczy, lepiej niż ja, bo ja bardziej pokazuję po prostu swoją pracę niż robię poradnik. Więc tego gościa Wam serdecznie polecam. Ma identyczny zegar jak ja praktycznie. I sobie spróbujemy to przenieść. W pierwszej kolejności spróbujemy sobie uzyskać odpowiednią strukturę. Zobaczyć, jak to nam pójdzie. Też będzie trzeba pokombinować z wielkościami tego, żeby były jak najbardziej realne. Bo stąd praktycznie będziemy mogli sobie wyciąć tylko i wyłącznie, jak to się nazywa, czcionki i znaki. Chociaż tutaj też będzie sobie trzeba jakoś poradzić. Więc lecimy z tym.
Zegar naprawiony, klapkę już z tyłu skręciliśmy. Teraz już tylko powiesić albo znaleźć miejsce dla niego. Będzie się dobrze sprawował przez wiele najbliższych lat, przynajmniej taką mam nadzieję. Sorry za głos, ale trochę mam zjechany. No, w tarczy, nie mówiłem wam o tarczy. Jak się dokładniej przyjrzymy, a właśnie tego już nie widać na tarczy, w niektórych miejscach na tych obwódkach była pościerana farba, odmalowałem to. Nie widać już teraz takich właśnie odprysków i innych rzeczy. W jednym miejscu tylko jest, widać taką brązową plamkę, taki pieprzyk. O tam właśnie. Właśnie dlatego, że chrom, czy ta powłoka tam lekko zeszła. Ale nie będę wszystkiego odmalowywał, żeby to też miało swój styl vintage, takiego lekkiego zużycia właśnie. A więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach. Cześć.